Cześć! W dzisiejszym odcinku osobiście sprawdzę, co tak naprawdę można znaleźć w Dark Webie. Opowiem Wam również o tym, w jaki sposób go bezpiecznie przeglądać oraz czym tak naprawdę różni się od Deep Webu oraz od znanego nam internetu. Ja nazywam się Łukasz Skałba, a to jest kolejny odcinek z serii Cała Prawda. Zaczynamy! Na początek mam do Was jeszcze jedną maleńką prośbę. Otóż nie wiem, czy wiecie, ale ostatnio realizuję chyba najambitniejszy projekt YouTube'owy mojego całego życia, a mianowicie nagrywam serię minifilmów dokumentalnych o polskich szpitalach psychiatrycznych. Poruszam tam bardzo dużo takich trudnych tematów o próbach samobójczych, narkotykach, warunkach w polskich szpitalach psychiatrycznych. No i niestety tak się składa, że YouTube niezbyt chętnie promuje takie treści. W rezultacie te nowe filmy są promowane około 10 razy gorzej niż moje wcześniejsze materiały i tu pojawia się prośba do Was. Jeśli nie widzieliście tych filmów, to po prostu wejdźcie na stronę mojego kanału, zobaczcie co wrzuciłem, no i anuż może Was coś zainteresuje. Te nieliczne osoby, które miały okazję obejrzeć te filmy, zgodnie stwierdziły, że są to jedne z najciekawszych, najmocniejszych i najlepszych filmów w całej historii kanału Cała Prawda. Tak więc zachęcam. A my tymczasem wracamy do Dark Webu. Zacznijmy od tego, czym tak w ogóle jest Deep Web oraz owiany mrocznymi legendami tajemniczy Dark Web? Otóż są to po prostu ukryte części internetu. Takie, których nie można znaleźć w klasycznej, normalnej wyszukiwarce. Szacuje się, że ten ukryty internet stanowi aż 96% całego internetu. Innymi słowy, wszystkie znane Wam strony, filmiki na YouTubie, posty w social media stanowią jedynie 4% całego internetu. Co zresztą? Cała reszta to tak zwane Deep Web. No i teraz pewnie zaskoczy Was fakt, że większość z Was korzysta z Deep Webu tak naprawdę nie do końca świadomie każdego pojedynczego dnia. Są to bowiem wszystkie rzeczy, których nie da się bezpośrednio wyszukać. Takie, które nie posiadają tradycyjnego adresu URL. Ale dostęp do nich oczywiście możemy uzyskać, na przykład logując się do jakiegoś swojego prywatnego konta. Deep Web to więc na przykład strony i witryny chronione hasłem, zasoby akademickie, bankowość elektroniczna, wszystkie treści płatne albo dostępne w modelu subskrypcyjnym, wszechobecne bazy danych, dokumenty rządowe, wewnętrzne witryny różnych firm, no i oczywiście owiane złą sławą Dark Web. Dark Web to najmroczniejsza część Deep Webu. Do jej przeglądania wymagana jest już specjalna przeglądarka, na przykład Tor, która obsługuje rozszerzenia .onion, bo właśnie takowe znajdziemy w Dark Webie. W Dark Webie można znaleźć wszystko to, co w normalnym internecie byłoby natychmiastowo namierzone i zbanowane, skasowane. Czyli na przykład wszelkie sklepy z nielegalnymi substancjami, z bronią, z fałszywymi dokumentami tożsamości, czy też na przykład treści totalnie drastyczne, które oczywiście są pokazywane w wersji bez żadnej cenzury. Jednakże teraz warto rozprawić się z dwoma popularnymi mitami. Po pierwsze, Dark Web to nie tylko nielegalne rzeczy, nielegalne strony i środowisko przestępcze. Wiele stron w Dark Webie po prostu na przykład omija cenzurę, bo są miejsca na świecie, w których niektóre znane serwisy, portale, nie są dostępne, są przez rząd blokowane. Dark Web umożliwia dostanie się do takich stron z dowolnego miejsca na świecie. Dobrym przykładem jest tutaj chociażby Facebook, który posiada swoją oficjalną darkwebową wersję, do której przeglądania trzeba użyć wspomnianej przeglądarki Tor. Jest to wersja totalnie oficjalna i miesięcznie odwiedza ją ponad 1 000 000 użytkowników. Dzięki przeglądaniu Facebooka w takiej wersji mamy nieco większe bezpieczeństwo, no i pozostawiamy po sobie nieco mniej śladów. Dark Web jest też na przykład wykorzystywany do potajemnej komunikacji, na przykład jest on szczególnie popularny wśród wszelkich dziennikarzy śledczych. Więc to wcale nie jest tak, że z Dark Webu korzysta wyłącznie środowisko przestępcze. Tak naprawdę wiele osób ma po prostu coraz bardziej dość wszędobylskiej cenzury, zamykania ich w bańce informacyjnej czy wszelakich profilowanych reklam. Drugim mitem jest natomiast wielkość Dark Webu, bo wiele osób niestety myli tutaj niektóre statystyki i przypisuje to słynne 96% całego internetu właśnie Dark Webowi, no i w domyśle nielegalnym treściom. A to jest totalna bzdura, bo 96% to jest cały Deep Web, natomiast Dark Web to jest wręcz mikroskopijna część całego Deep Webu.
Szacuje się, że w Dark Webie w jednej chwili, w jednym danym momencie można znaleźć maksymalnie 40-50 tysięcy stron internetowych. Jest to więc bardzo mało, no ale pewnie zapytacie, dlaczego tak podkreśliłem, że w jednej chwili. Ano dlatego, że Dark Webowe strony są wybitnie nietrwałe. Jednego dnia dana strona może istnieć, a kolejnego już być usunięta. Bardzo dobrze pokazuje to chociażby ten wykres. Duża część stron internetowych Dark Webie istnieje nawet mniej niż jedną dobę, a naprawdę tylko nieliczne przetrwały dłużej. Zanim zanurzymy się w Dark Webie osobiście, kilka słów o tym, w jaki sposób zrobić to bezpiecznie. No bo musicie wiedzieć, że nie jest to miejsce zbyt przyjazne dla amatorów, a to dlatego, że w Dark Webie wszyscy są po prostu anonimowi, no i dużo łatwiej zostać oszukanym albo dostać jakiegoś wirusa lub innego badziewia. Tak więc jeśli nie macie odpowiedniej wiedzy, to stanowczo odradzam Wam wchodzenie do Dark Webu, bo może się to po prostu źle skończyć albo dla Was, albo dla Waszych danych. Ja na przykład poprosiłem o wsparcie kumpelę pracującą w branży IT, no więc czułem się względnie bezpiecznie. Ale bez zbędnego przedłużania, do rzeczy. Po pierwsze, na start warto zamknąć wszystkie działające aplikacje, wyłączyć mikrofon, zakleić kamerkę i dezaktywować JavaScript. Następnym krokiem jest przełączenie się na VPN-a, no i wtedy już całkiem bezpiecznie możecie przeglądać ukryte zasoby internetu. Warto jednak pamiętać o kilku dodatkowych kwestiach. Po pierwsze, nie używamy swojego prawdziwego imienia i nie próbujemy w Dark Webie szukać swoich danych. Po drugie, po zakończeniu przeglądania wyłączamy od razu przeglądarkę, a najlepiej cały komputer. No i po trzecie, zawsze będzie istniało ryzyko wykradzenia Waszych danych, przechwycenia Waszych danych, więc tak naprawdę najlepiej wchodzić do Dark Webu z albo nowego urządzenia, nowego sprzętu, albo z całkowicie wyzerowanego. Ale dobra, obiecałem, że wejdziemy do Dark Webu, aby zobaczyć, co tak naprawdę się tam znajduje, więc bez zbędnego przedłużania, zróbmy to. Tak jak wspomniałem, w Dark Webie nie istnieje coś takiego jak tradycyjna wyszukiwarka, więc nie możemy po prostu wpisać interesujących nas haseł, słów kluczowych. Wszystko jest tam niejako ukryte i dostępne wyłącznie dla wtajemniczonych. Są za to liczne katalogi stron, które są niejako witrynami gromadzącymi linki do innych Dark Webowych popularnych stron. Są tam różne rzeczy, w większości nielegalne. Jest na przykład całe mnóstwo sklepów z narkotykami. Wyglądają one dosłownie jak każdy inny normalny sklep internetowy. Z tą jedną różnicą, że sprzedawane produkty są oczywiście nielegalne, a płatności dokonuje się oczywiście w bitcoinach. Bardzo podobnie wyglądają wszelkie sklepy z bronią i z amunicją i w ogóle wygląd wszystkich tych sklepów sprzedających przeróżne produkty jest naprawdę zbliżony. Są też sklepy z fałszywymi dokumentami tożsamości, fałszywymi prawami jazdy i nieco ciekawsze i bardziej przerażające usługi. Można chociażby wykupić usługę zniszczenia komuś życia poprzez podrzucenie ofierze jakiejś nielegalnej substancji lub nielegalnych treści. Koszt takiej usługi to $1700, a w przypadku, gdy osoba jest znana lub jest to jakaś firma, koszt wzrasta o dodatkowe $2500. Są też oczywiście również tańsze usługi, na przykład zhakowanie dowolnego konta na Facebooku. Koszt takiej usługi to równowartość $500. Ale na innych stronach można też znaleźć usługi nie dość, że dużo droższe, to co gorsza, dużo bardziej przerażające. Mam tutaj na myśli na przykład usługi płatnych zabójców. Na takich stronach można znaleźć zapewnienia o bardzo wysokiej skuteczności, o krajach, w jakich dana usługa jest dostępna, o dokładnym typie, rodzaju usługi, no i o całym przebiegu, jak wygląda współpraca. Tylko że teraz warto wspomnieć o jednej istotnej kwestii. Prawdopodobnie, bo tego no nie mamy pewności, ale prawdopodobnie większość pokazywanych teraz przeze mnie stron to strony fejkowe. Są to strony podstawione najczęściej po prostu przez różne organy ścigania po to, aby mniej wprawni kupcy lub po prostu turyści, którzy zdecydują się na zakup czegoś nielegalnego, po prostu wpadli w pułapkę zastawioną na przykład przez policję. Prawdziwe sklepy raczej nie będą dostępne w tak popularnych i łatwo dostępnych katalogach, do których przeciętny Kowalski może bardzo szybko i bardzo łatwo dotrzeć. Jednakże te prawdziwe sklepy wyglądają bardzo podobnie i zawierają identyczną ofertę. Jednak Dark Web to również totalny brak cenzury, jeśli chodzi o jakiekolwiek multimedia.
Jeśli chodzi o zwykły internet, no to jakiekolwiek chociaż trochę drastyczne wideo jest bardzo szybko z powierzchniowego internetu usuwane, cenzurowane. No a w dark webie wszystko to pozostaje i jest tego tam naprawdę cała masa. No a przynajmniej tak słyszałem, więc postanowiliśmy to na własne oczy sprawdzić. Okazuje się, że znalezienie jakichkolwiek drastycznych treści w dark webie nie jest już takie proste jak tych sklepów z różnymi nielegalnymi rzeczami i nie znajdziemy takich witryn po prostu w katalogach. Jestem zawiedziona, ponieważ liczyłam na to, że obejrzę tutaj filmiki, po których nie będę mogła spać, nie będę mogła przez tydzień sama w ogóle przebywać w pomieszczeniu, że będę po prostu miała tak zrytą panię. A to wszystko jest do dupy, tu nic nie ma. Trzeba się naprawdę postarać, aby do czegokolwiek dotrzeć. Nam udało się do czegokolwiek dotrzeć dopiero po 2-3 godzinach naprawdę mocnego kombinowania i eksperymentowania, więc wydaje mi się, że dark web jest tak stworzony, aby tacy wirtualni turyści, taki przeciętny Kowalski, który chce zobaczyć, co jest w dark webie, natrafił tylko na te publiczne katalogi prezentujące różne, pewnie w niektórych przypadkach fejkowe sklepy z różnymi substancjami, nielegalnymi przedmiotami, a z kolei te naprawdę ukryte i naprawdę ekstremalne rzeczy są dużo głębiej ukryte i dużo słabiej dostępne. I moim zdaniem bardzo dobrze, bo po około 3 godzinach poszukiwań natrafiliśmy na coś, co wyglądało jak darkwebowy odpowiednik YouTube'a. I powiem wam, że było tam dosłownie wszystko. Choćbyście wyobrazili sobie najbardziej ekstremalną, drastyczną i chorą rzecz, to prawdopodobnie w dark webie znajdziecie takie nagranie, które rzeczywiście to pokazuje w prawdziwym świecie. A mnie osobiście najbardziej w tym wszystkim przeraziło to, że ta strona wygląda naprawdę jak żywcem skopiowany YouTube. Są tam kanały, są tam subskrypcje, są tam łapki w górę i łapki w dół, są tam komentarze. To jest naprawdę społeczność ludzi wrzucających i oglądających totalnie chore, patologiczne, ekstremalne, drastyczne filmy. Więc nie dość, że można tam znaleźć rzeczy, które zrujnowałyby niejedną psychikę dorosłego człowieka, to w dodatku można tam znaleźć również komentarze ludzi, którym to wszystko się podoba, które chwalą autora i nawołują na przykład do powtórki. A najbardziej groteskowe w tym wszystkim jest to, że przeglądarka używana właśnie do przeglądania dark webu, czyli Tor, została stworzona i jest do dzisiaj dofinansowywana przez rząd Ameryki, przez rząd USA. Pierwotnie powstała ona po to, aby dać amerykańskiej armii narzędzie służące do komunikowania się w sposób anonimowy i bezpieczny. Problem był jednak taki, że dosyć ciężko pozostać anonimowym w zamkniętej sieci, z której korzysta wyłącznie wojsko. Tak więc Tor został wypuszczony właśnie z tego powodu publicznie, aby ruchy strategiczne dla USA zostały jakby zmieszane i stopiły się z tłem przeróżnej innej aktywności. I na koniec chciałbym ponownie zniechęcić was do samodzielnego wchodzenia do dark webu, bo jest to po prostu pod wieloma względami ryzykowne, a rzeczy, które tam znajdziecie, do przyjemnych zdecydowanie nie należą. No i cóż, tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia wkrótce. Ej, my jesteśmy skończeni, gdyby to gdzieś wypłynęło, głowy nie ma.